Hej wszystkim, dzisiaj nowy vlog. Niedawno wstałam, nie jadłam jeszcze nawet śniadania, więc zaraz musimy się za to zabrać. Jestem nieogarnięta w takiej totalnie luźnej wersji, ale zaraz idę na siłownię. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, no to wiecie, że wróciłam do treningów siłowych, a przynajmniej staram się wplatać takie elementy, bo bieganie i pływanie już mi się nieco znudziło, kotku. Także spędzimy razem trochę czasu, mam nadzieję, że się cieszycie, mam dzisiaj pozytywną energię. Jest piękna pogoda, co zresztą możecie dostrzec. Tu jest takim słodziakiem. Śniadanko gotowe, dzisiaj zrobiłam sobie jedną z moich ulubionych propozycji, czyli avocado toast. Chlebek żytni na zakwasie, guacamole z awokado, czosnek, sól, pieprz, sok z cytryny, takie podstawowe składniki, pomidorki koktajlowe, jajko w koszulce, rzodkieweczka i do posypania nasiona słonecznika, nasiona chia, sezam i szczypiorek. I tak w ogóle, jeśli chodzi o jedzonko, to mam tutaj wyróżnioną relację z moimi inspiracjami na różne posiłki. Są tutaj też lunche do szkoły. Sporo różnych rzeczy. Jezu, pamiętacie mnie? Byłam na vlogu. Nie wiem, czy pamiętacie Maję, ale Maja była 3 lata temu na vlogmasie. Dzisiaj spotkałyśmy się na siłowni. Robiłyśmy wtedy paznokcie. Tak. To były czasy. Dzisiaj robimy trening. Tak. Ja dzisiaj bardziej patrzę, co robi Julka. Ale no, Maja się wdraża w temat. Wróciłam już do domu po siłowni, odświeżyłam się troszkę i teraz jeszcze została mi pielęgnacja twarzy i makijaż, bo dzisiaj mam jeszcze jedną rzecz do załatwienia. Nakładam sobie płatki pod oczy. Chwila, jak to leciało? W którą stronę? Zawsze mam z tym problem. Nie, chyba tak. To takie, wiecie, aloesowe płatki. Powiedzieć coś losowego. Co ludy brownie? Nie, brownie. Jedź tak gryź. Fajne, co nie? Takie... A z jakiej to filmy? Nie wiem, gdzieś nie lubiłam brownie. Dobra, no. Ale wow, serio dobra. Pierwszy etap to jakaś ampułka. I maseczka. O nie, mogę nałożyć tą opaskę, kokardę, żeby mi włosy nie wpadały na twarz. Ale oczywiście zapomniałam. No tak, pewnie. Minęło już jakieś 15 minutek. Zdjęłam maseczkę, teraz nakładam krem. Zdjęłam taki masażer z różowego kwarcu. Przed chwilką trzymałam go w lodówce, więc jest chłodny. Dobrze to działa na skórę. Jeszcze szybciutko balsam do ust. I zabieramy się za makijaż. Jak zwykle w moim przypadku makijaż nie będzie jakoś bardzo wyszukany. Użyję tylko takich podstawowych kosmetyków, bo ja stawiam na
naturalny wygląd, taki makijaż najbardziej lubię. Dzisiaj wykorzystam sobie podkład Ingrid Ideal Face Makeup Foundation. Nałożę go sobie najpierw tak, wiecie, palcem na twarz. Ten podkład ma takie śliczne, delikatne wykończenie, mam nadzieję, że to zobaczycie. Ma mega krycie. Ogólnie ostatnio testowałam sobie sporo kosmetyków Ingrid. Jest to polska marka, nie testuję na zwierzętach, co ja bardzo doceniam. I naprawdę spodobały mi się ich produkty. Jeszcze korektor z tej samej serii. Mam jeszcze taką paletkę, zaraz ją sobie wykorzystamy. Ma piękne kolorki, Nude Matte and Glam. Zobaczcie. Śliczna jest. Jeszcze puder, to jest puder transparentny. Bamboo powder. Halo? Dzień dobry, tak, słucham. Tak, tak. Jasne, dobra, ja zaraz podejdę. Okej, już idę. Wybaczcie, kurier, musiałam szybko pobiec. Jeśli bylibyście ciekawi, gdzie dostać kosmetyki Ingrid, to są w drogeriach Hebe. Jeśli chodzi o brwi, to mam dwa produkty. Pomada, to jest numerek 200 Brown. I żel do brwi, taki wiecie, utrwalający włoski. Także zostają nam jeszcze cienie i konturowanie. Tutaj do konturowania wykorzystam sobie taki set. Bronzer, rozświetlacz i róż. Ten bronzer moim zdaniem ma śliczny odcień. W ogóle często pytacie mnie, jak robię brwi i poza tym, że używam pomady właściwie zawsze, to i to nie jest jakoś bardzo odkrywcze i zaraz będę to w ogóle robić, ale po prostu po użyciu pomady przejeżdżam jeszcze na dole korektorem, wyrównuję sobie tę linię pod łukiem brwiowym, żeby wyglądało to bardziej świeżo, schludnie i gwarantuję, że to robi różnicę, więc jeśli nie znaliście tego prostego triku, no to bardzo, bardzo polecam. I makijaż gotowy, jak zwykle u mnie, dość naturalnie, bez żadnych szaleństw, ale tak się najlepiej czuję. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dzisiaj są urodziny mojej babci i z tej okazji Mela upiekła jej taki piękny tort. Naprawdę moja siostra ma wielki talent do pieczenia. Ona zrobiła go w całości sama. Przypominam, że ma 13 lat, także ja jestem zachwycona wręcz. No, spójrzcie, jest tak dokładny, dopracowany. W środku jest masa słony karmel i masa tropikalna z mango i marakują, z tego co pamiętam. Mam nadzieję, że dobrze. Jest też pięknie ozdobiony. Także gratulujcie jej w komentarzach. Zaraz sobie chyba obejrzę dom z papieru, korzystając z wolnej chwili. Powiem Wam, że kiedyś zastanawiałam się, co wszyscy w tym serialu widzą, ale jest naprawdę ciekawy. Jestem na, co prawda, w 5. czy 6. odcinku, znawek, ale przyjemnie mi się go ogląda. Dawno nic tutaj do Was nie mówiłam, nie opowiadałam co u mnie i trochę się odzwyczaiłam od nagrywania takich zwyczajnych, domowych vlogów, gdzie wiecie, nie ma jakiegoś konkretnego, narzuconego tematu. Bo ostatni był bodajże z Warszawy, gdzie jednak coś więcej się działo. W ramach takiej rekompensaty staram się być aktywna na Instagramie, pokazywać co tam się u mnie dzieje, dodawać zdjęcia, Instastories, no bo jednak filmy wymagają nieco większego wkładu pracy, są bardziej czasochłonne, łącznie z montażem i całą tą stroną techniczną. Coś jest nie tak z moim gardłem i mam nadzieję, że nie będę chora. Ostatnio dość dużo się u mnie dzieje. Zresztą kiedy się nie dzieje. Ale o części z tych rzeczy wiecie, o części z nich nie, bo jednak nie pokazuję calutkiego swojego życia w internecie. Byłoby to chore swoją drogą. Wiecie na przykład to, że jestem w klasie maturalnej i nieuchronnie ta matura się zbliża, więc jest troszkę nauki. Ja szczególnie muszę przysiąść nad matematyką,
przynajmniej tak odczuwam. Z polskiego radzę sobie bez problemu, z angielskiego również, ale powiem Wam szczerze, że jak nie czułam stresu, tak nie czuję go w dalszym ciągu. Pisałam Wam o tym niejednokrotnie w Q&A, że podchodzę do tego egzaminu na spokojnie i wybaczcie ewentualne zmiany kadru, ale musiałam na chwilę skoczyć na dół. Plan na dzisiaj to także arkusze z matematyki. O, mogę Wam przy okazji pokazać, jakich książek używam, bo może są wśród Was maturzyści, którym ta informacja się przyda. Kiedyś Wam już o tym mówiłam, ale czemu nie? Może nie każdy wtedy oglądał tamten filmik. To zaraz po tym domu z papieru wyjmę wszystkie i Wam pokażę. Jeśli chodzi o te moje repetytoria, to mam tak, z wydawnictwa Elite Mat, bardzo fajne testy. Tutaj matematyka z Daszto, SIP. To tej książki używam chyba najczęściej, jest to Teraz matura 2018 dla poziomu podstawowego. I takie arkusze z Operonu, tutaj jak widzicie są na przykład takie typowe maturki. Dzisiaj na obiad mam pieczonego z rozmarynem i pietruszką łososia atlantyckiego, ryż basmati, tutaj cytrynka do skropienia ryby i pomidorki, także pychotka, smacznego. Pomyślałam, że mogę Wam pokazać w dzisiejszym vlogu moją kolekcję świec i wosków, więc tutaj trzymam woski w takiej szufladzie, dziurka, to jest taka wkładka jakby, także zaraz ją wyjmę. Wystawiłam wszystkie świece i kolekcja jest dość spora, więc żeby Was nie zanudzać, to nie będę opisywać każdego zapachu po kolei, tylko pokażę Wam tak mniej więcej, powiem Wam, jakich mam ulubieńców. Światło nam już niestety nie sprzyja, ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak strasznie. Zaczniemy może od wosków, mam ich dość sporo. Te opakowania są po to, żeby po prostu te zapachy się nie ulatniały, przynajmniej jak kupowałam, to one od razu w nich były, także tutaj jakiś kwiatowy zapach, ale najbardziej lubię takie pudrowe, na przykład Soft Blanket. On jest takim misiem. I ten zapach mam również w świecy. Ta świeca już jest ze mną bardzo długo i ona już zdążyła tak zmienić kolor i niestety nie wygląda zbyt ładnie, ale zapach jest prześliczny. Taki jak taki puder słodki. Moim zdaniem jeden z najładniejszych zapachów od Yankee Candle. Tu mam Warm Cashmere. Też no, podobne nuty zapachowe. Tutaj dalej. Coconut Splash, kokosowy. Taka drożdżówka z rodzynkami, jakaś francuska bodajże nazwa, więc nie będę kaleczyć. Tutaj mam dwa takie różowe woski, Rainbow Cookie, który jest prześliczny. Taki super słodki i Snowflake Cookie, które bardziej są wyczuwalne. Nuty kokosa, jakiś kawowy, a właściwie kakaowy, przepraszam. Angel Wings. Trochę chaotycznie, ale Sweet Nothings. I nie wiem jak dla Was, ale dla mnie już nawet same te grafiki są takie satysfakcjonujące i tak mi się podobają i od razu jakoś przyjemniej mi się pali te woski. Kolejny kwiatowy, jaśminowy i Baby Powder. To jest właśnie zapach podobny do tego Soft Blanket. Taki pudrowy, bardzo delikatny, słodki. Napoczęty zapach masła shea, trawa cytrynowa, jakiś morski i jedyny świąteczny, jaki mam. Bo miałam ich sporo, ale w święta jednak bardzo lubię palić woski. I moim ulubionym świątecznym zapachem, chociaż teraz no, święta się nie zbliżają, ale powiem Wam, jaki jest mój ulubiony. Jest to Candy Cane Lane. On jest taki lekko miętowy i wydaje mi się, że za rok może kupię sobie go w świecy, bo naprawdę moim zdaniem jeden z najpiękniejszych zapachów, jakie miałam okazję wąchać. A i takie dwie małe świeczuszki Woodwick, takie samplery, tyle że one mają knot, więc nie palimy ich tak jak wosków w kominkach, tylko po prostu podpalamy normalnie w tych opakowankach. A jeśli chodzi o świece, to
Najwięcej mam, wydaje mi się, z Ludwig. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cztery małe. Możemy od nich zacząć. To są moje ulubione świece, dlatego że mają drewniany knot, dzięki czemu, gdy je palimy, to słychać taki satysfakcjonujący, relaksujący dźwięk takiego strzelania drewna. Te dwie świeczki mają trzy zapachy w jednej. Ta jest bardziej piżmowa, ta karmelowa, słodka, waniliowa. Mam jeszcze o zapachu jaśminu i kwiatu ylang ylang. A tutaj moja pierwsza świeca Ludwig. Mam do niej sentyment i palę ją tak często, a w dalszym ciągu jest jej tak dużo, dlatego że no, te świece są bardzo wydajne i nie wiem, ile trzeba je palić, żeby one całkowicie się spaliły. Tym bardziej, że te zapachy są bardzo intensywne i wystarcza chwila, a od razu ten zapach roznosi się po całym pokoju, więc nie palę ich jakoś bardzo, bardzo długo. Ten zapach to jest takie drewno, piżmo, dość intensywny, ciężki, niszowy zapach. Trochę kojarzy się z męskimi perfumami, podobnie jak ten. Bardzo, bardzo ładny. Teraz Yankee Candle, dwie moje nowości. Ta jest na 2020 rok, ma takie śliczne zdobienie na słoju, takie tłoczenie. Już sami design mnie zachwyca. A zapach, powiem wam, kojarzy mi się z perfumami mojego taty. I trochę z choinką, z zimą. Ciężko mi to opisać, ale no, piękny zapach, tyle że dość ciężki. A ten już jest słodziutki, waniliowy, cudny. Z Yankee Candle mam też taką malutką lawendowo-cytrynową świeczuszkę, ale szczerze powiedziawszy ten zapach tak średnio mi się podoba, bo bardzo kojarzy mi się z takim odświeżaczem do toalety i jakoś, nie wiem, mam wrażenie, że nie pasowałby do mojego pokoju. Dostałam ją kiedyś, ona już troszkę zmieniła kolor, ale jakoś nie wpadła w moje gusta. Jeszcze ta Soft Blanket, którą wam pokazywałam i mówiłam, i Bath & Body Works. Te świece są tak intensywne. Ta jest typowo zimowa, pachnie jak świerk, jak las. Niestety te zapachy są limitowane. Bath & Body Works zmienia je, zmienia szatę graficzną, więc ciężko mi powiedzieć, czy nadal ją znajdziecie. I Salted Vanilla. Czy jak Salted Vanilla pachnie, to nie wiem. Ale bardzo ładnie. Słodziutko, w dodatku bardzo ładne opakowanko. Ostatnie trzy świece są Kringle Candle. Muszę je położyć. Trzy różne rozmiary. Średnia, Gold and Cashmere. To są jedne z moich pierwszych świec i mam do nich duży sentyment. Ta już jest dość mocno wypalona. Duża jest o zapachu warm cotton, takiego świeżutkiego prania, kwiatów. Jedna z moich ulubionych. Kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć w innych tego typu odcinkach, tak jak dzisiaj na przykład pokazywałam wam świece, swoje ćwiczenia, jakieś tam jedzonko. No, może macie jakieś swoje prośby do mnie, także czekam na wasze komentarze, dajcie znać, co myślicie. Zostawiajcie łapki w górę, jeśli wam się podobało, subskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie i oczywiście zapraszam was do odwiedzenia mojego Instagrama. Także buziaczki i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa!